zilustrujemy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, posługując się nieposłuszną szpulą. Mamy szpulkę, na którą jest nawinięta nić. Zaobserwujmy, co się będzie działo, jeśli będziemy ciągnąć za nić. Widzimy, że szpula się przesuwa w prawo albo przesuwa się w lewo. I widzimy, że to, w którą stronę się przesuwa, zależy od tego, jaki jest kąt, pod jakim ciągniemy szpulę. Proszę zauważyć, że siła, z jaką ciągniemy tę szpulę, albo może raczej proszę mi uwierzyć, że siła, z jaką szpula była ciągnięta, jest w jednym i w drugim przypadku taka sama. Żeby wyjaśnić zachowanie szpuli, musimy wykonać rysunek i troszeczkę policzyć, niestety. Jakie tutaj występują siły i jakie występują momenty sił, bo jeżeli obrót, to na pewno moment siły. Więc mamy następujące siły. Mamy siłę, z jaką ciągniemy nitkę, oznaczyłam ją przez F. Ona jest względem horyzontu skierowana pod pewnym kątem alfa. Ta siła jest siłą, która względem osi obrotu przechodzącego przez środek masy jest na promieniu równym promieniowi tej szpulki. Natomiast oprócz tej siły, żeby mogło występować toczenie się szpuli, musi występować oczywiście siła tarcia. Siła tarcia jest zwrócona w drugą stronę i ona działa na większym promieniu na obwodzie kuli. Jak wyglądają momenty sił, które są związane z tymi siłami? No więc przyjrzyjmy się, jak wygląda moment siły, który jest związany z tą siłą, z którą ciągniemy nitkę. To jest moment, który wynika z działania siły na promieniu małym r. Jeśli to r przesuniemy sobie do miejsca, w którym zaczyna się siła i r nałożymy na f zgodnie z definicją iloczynu wektorowego, moment siły to jest r razy f, iloczyn wektorowy, to otrzymamy wektor, który będzie skierowany do nas. Czyli ten moment siły jest skłonny spowodować obrót, przepraszam, wrócę jeszcze raz, obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A teraz zobaczmy, jaki jest moment siły, który jest związany z siłą tarcia. Jeśli ten moment siły wyznaczymy, znowu przesuwając R do miejsca, w którym zaczyna się siła T i nałożymy R na T, to otrzymamy wektor, który będzie skierowany do tablicy. A w związku z tym będziemy mieć obrót, który będzie zachęcał szpulę do ruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli mamy dwa konkurujące momenty sił. Jeden, który jest za tym, żeby szpula obracała się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i drugi, który jest za tym, żeby szpula obracała się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W zależności od tego, który z nich jest większy, to w tym kierunku następuje ruch. Żeby wyjaśnić dokładniej, jaka jest relacja między tym kątem, pod którym działa siła oraz parametrami czy geometrią tej szpuli, to musimy niestety napisać równanie ruchu postępowego, równanie ruchu obrotowego i powiązać te dwa równania i wtedy dopiero otrzymamy równanie na przyspieszenie. Załóżmy sobie, że szpula porusza się w prawą stronę z pewnym przyspieszeniem A i w związku z tym napiszemy równanie ruchu postępowego i będzie ono następującej postaci. W prawo działa siła F, kosinus alfa, w lewo siła tarcia, wypadkowa siła nadaje przyspieszenie w prawo, masa razy przyspieszenia środka masy. Jeśli chodzi o ruch obrotowy, no to mamy wtedy iloczyn siły tarcia i R, który zachęca szpulę do ruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i drugi moment, który zachęca do ruchu w kierunku przeciwnym. I wypadkowy moment siły, przyspieszenie środka masy razy, przyspieszenie razy moment bezwładności przy obrocie względem środka masy. I te dwa równania musimy ze sobą połączyć. No, brakuje nam jeszcze jednego równania, bo mamy trzy niewiadome. To równanie to jest równanie, które wiąże przyspieszenie środka masy i przyspieszenie kątowe wtedy, kiedy mamy tarcie, kiedy szpula się nie ślizga. Czyli możemy skorzystać z równania, że przyspieszenie kątowe to jest przyspieszenie środka masy przez R. I wówczas
jeśli te dwa równania ze sobą połączymy, to będziemy mogli policzyć sobie, z jakim przyspieszeniem będzie się poruszała ta śpula. A więc z drugiego równania, w drugim równaniu podzielmy obydwie strony równania przez R. Jeśli podzielimy przez R, to otrzymamy T odjąć F razy R przez R i z prawej strony moment bezwładności razy przyspieszenie środka masy przez R do kwadratu. I to równanie dodajmy do równania pierwszego. Jeśli dodamy do równania pierwszego, to otrzymamy F cosinus alfa, T i minus T skróci się, zostanie jeszcze minus F razy R dzielone przez R. Po prawej stronie zostanie nam masa razy przyspieszenie środka masy plus moment bezwładności względem, przy obrocie względem środka masy razy przyspieszenie środka masy przez R do kwadratu. No i teraz wyciągniemy przed nawias przyspieszenie środka masy, policzymy sobie i otrzymujemy równanie, z którego wynika, że przyspieszenie środka masy będzie albo dodatnie, albo ujemne, w zależności od tego, jaki znak ma ten człon w liczniku tego ułamka. Ja przepisałam jeszcze raz to równanie na drugim slajdzie, żeby przeanalizować, co się będzie działo, jeżeli kąt alfa jest duży lub mały. A więc, jeśli kosinus kąta alfa, pod którym właśnie ta nić jest ciągnięta, będzie większy od r przez r, to w liczniku będziemy mieć plus i wtedy przyspieszenie będzie środka masy będzie w prawo, tak jak to założyliśmy sobie w równaniach wyjściowych. Natomiast jeśli będzie spełniona relacja odwrotna, czyli kosinus alfa będzie w drugą stronę, będzie mniejszy od r przez r, to wtedy przyspieszenie środka masy będzie mniejsze od zera, czyli zwrot wektora przyspieszenia środka masy będzie w lewo. I teraz w pierwszym przypadku, jeżeli mamy właśnie taką relację, jak tutaj napisane, czyli jeśli licznik jest dodatni, to wtedy przyspieszenie środka masy jest w prawo i nić nawija się na szpulę. Natomiast jeśli jest odwrotna sytuacja, to wtedy mamy sytuację odwrotną. Przyspieszenie środka masy jest w lewo i nić ucieka od tej ręki, która ciągnie nitkę i odwija się. I to wytłumaczenie jest I to jest właśnie wytłumaczenie, dlaczego ta szpula raz jest posłuszna, raz jest nieposłuszna. Dziękuję bardzo za uwagę.